Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Pewnie zastanawiacie się, co to jest w ogóle, co ty Lachu znowu wymyślasz? Tak jest, wczoraj na liveie otrzymałem od Was e, link do top 50 zawodników, e, jeśli chodzi o karty w FIFA 14. Postanowiłem to sprawdzić, postanowiłem je porównać z FIFA 13 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także każdą kartę siedziałem dzisiaj rano, zapisywałem sobie tam trochę notatek, przeanalizowałem, zobaczyłem, co się u nich zmieniło. Oczywiście, jeśli ktoś miał tam minus jeden page albo minus jeden dribbling, plus jeden dribbling, to są takie nieduże kosmetyczne zmiany, moim zdaniem. Ale jeśli ktoś miał na przykład minus 15 spida, What? Także zapraszam Was bardzo serdecznie do przeglądu. Kamerkę gdzieś tu na dole umieszczę. Jest to kamerka nagrywana tą moją komputerową. Nie chciało mi się tej cyfrówki podpinać, żeby nagrać to. Także po prostu przejrzymy to sobie, wszystko, i chciałbym usłyszeć od Was moje, od was wasze zdanie na ten temat, co sądzicie o poszczególnych rzeczach. Także 50 kart przed nami, trochę nam może zejść, więc rozpoczynamy analizę. Naprawdę będzie beka, tyle wam powiem. Dobra, zaczynamy. Zacznijmy, może, od Millera, który jest kartą numer 50. Tomasz Myla, chyba tak się powinno to czytać: 84, 85. Widzimy overall. Tutaj zmienił się o 1 do góry. Jeśli chodzi o PACE, plus 2 PACEA. Um, jeśli chodzi o gwiazdki, dalej mamy 4, 3. High, high. <ścoughs> Także nie. <ścoughs> Fuck. What, co to było? Także dużo się tutaj nie zmieniło. Podnieśli mu strzały o 2. Obronę o 3. Także bardzo drastycznych zmian. Tutaj nie zobaczymy. Przejdźmy dalej. E, Sergio Busquets 85, 85, e, jeśli chodzi o takie zmiany, 3-3 w gwiazdkach. No nic szczególnego, tutaj mu nie pozmieniali. Praktycznie ma to samo e, medium, medium. Więc Sergio Busquets raczej bez zmian. Kolejny zawodnik to Pedro. Tak jest. E, Pedro, któremu overall podniósł się o 1. tak tutaj możecie zauważyć, co najwięcej podnieśli. Pedro, jeśli chodzi o Pedro, powiem Wam tak, że to, te zmiany nie są jakieś duże, Odjęli mu trzy główki, dodali mu jeden passing i Pedro ma pięć gwiazdek słabszej nogi. Pamiętajcie, pięć gwiazdek słabszej nogi, cztery gwiazdki sztuczek. Jak dla mnie, zresztą to będzie później, bo to dotyczy drugiego zawodnika. Także do Pedro jeszcze wrócimy, to pamiętajcie. Royce, kolejny zawodnik. Royce, który już nie jest na CF, tylko na LM, teraz karta jego. Ma 85 overall. Jeśli chodzi o Roysa, to jest tu, jeszcze jak zobaczymy, dodali mu trochę pace'a, odjęli mu, odjęli mu natomiast nie, o, tak, tak, to źle mówię, przepraszam. Dodali mu dużo podań, aż 6 podań dostał e, Royce, jeśli chodzi o gwiazdki dalej 4-4. No i zmienili mu high-medium, czyli nie ma już medium-medium, tylko high-medium, co jest jak dla mnie dobrym rozwiązaniem, no i dwa strzały dostał do przodu. E, jeśli chodzi o defensywę, też plus jeden, także Royce jak najbardziej na plus. Dobre zmiany, dobry sezon w wykonaniu tego zawodnika, więc myślę, że to jest zasłużone. Kolejny zawodnik Eden Hazard. Jeśli chodzi o Azarda, odjęli mu e, odjęli mu o 2 overall, odjęli mu aż o 3 sprint. Jak dla mnie to jest dość sporo, bo to jest dość istotne. Jeśli ktoś ma 90-87, odjęli mu 3 sprintu i odjęli mu 2 driblingu. Jeśli chodzi o resztę, to praktycznie, praktycznie bez większych zmian. Dlaczego aż o 2 overalla odjęli Azardowi? Niech się może wypowiedzą kibice Chelsea, bo jak dla mnie to. To jest to trochę dziwne, może 86 spoko, ale 85, no dobra. Kolejny zawodnik to Arturo Vidal. Jeśli chodzi o Vidala, to powiem Wam, że tutaj też praktycznie bez zmian dodali mu jedną e, ocenę w górę, jeśli chodzi o overa, dla ma high-high, tutaj możemy to zauważyć, e, 79, pace 70, a tutaj 80, więc szybkość o 1 mu zleciała w dół, co raczej nie sprawi dużej różnicy, no i z CDM jest tutaj na CM, jedziemy dalej, tym razem Hummels, Mats Hummels, tak, Hummels numerem 44, tutaj nie mam w dodatkach nic takiego, więc dużo się nie zmieniło, no praktycznie nic, jeśli popatrzycie na jego statystyki, Defa mu dodali jednego i oprócz tego główka plus 1, dalej ma 3, 2 i tutaj jest też zmiana High-Medium, także zamiast Medium-Medium ma High-Medium. Przejdźmy dalej. Luka Modric, numer 43. Jeden overall w dół mu zleciało. Natomiast odjęli mu paca 2, odjęli mu dribbling, odjęli mu strzały. Dodali mu obronę. Więc warto będzie ustawać modrycia Modricia teraz chyba bardziej troszkę z tyłu. Podania ma dalej bez zmian. No i główka plus 1. 4-4 jeśli chodzi o. Weakfoot i Skill Move. Jeśli chodzi o skill move, pewnie niektórzy się zastanawiają zaczął ma 4. Powiem wam, że to jest zasłużona czwórka, Jak dla mnie jak najbardziej dużo używa tych trików, no, nawet w ostatnim meczu ligowym, kiedy z ISCO grali niesamowicie. Gość używał dość, dość sporo trików, takich właśnie zaawansowanych. Ronaldo Chopy i, i takie, tam, takie tam rzeczy. Więc jak dla mnie lajtowo. Dobra. Teraz pora na numer 42, już zaczynam śmiać, bo nie mogę. Karim Benzema, dobra, odjęli mu o 2 overall. Słaby sezon w wykonaniu Francuza, Spoko, rozumiem jak najbardziej, jeśli chodzi o statystyki. Odjęli mu jeden szybkość, trochę polecieli z dribblingu, strzały też w dół. Defensywę udali do góry, chociaż nie wiem po co mi to potrzebne na napastniku. Medium, medium dalej, pace i główki bez zmian pewnie zastanawiacie się dlaczego się śmieję z niego otóż patrzcie na to wzrost 6,2 incza i 6 0 czyli Karim Benzema w ciągu roku urósł o 5 cm What the fuck ludzie on ma 26 lat już. What? What? 5 cm urósł? Naprawdę? Chyba, że te statystyki na foothedzie są omylne, no ale no ludzie. Dobra, to mamy pierwsze, jaja się zaczynają dopiero. Ezekiel Lawetzi z numerem 41. Odjęli mu aż 5 speeda. 93 na 88, czyli w ciągu roku Lawetzi zapomniał jak się biega chyba. Ludzie, skoro ktoś ma słabą formę, dobra, odejmijmy mu takie coś jak wykończenie, takie coś jak strzały, podania może trochę. Dribbling to tak już ten, ale szybkość! W ciągu roku kolej zapomniał jak się biega? Okej, okay, rozumiem. Chcieliście może, panowie od EA Sports, Chcieliście może to wszystko zrobić tak, żeby ten fut był trochę wolniejszy, żeby te akcje się wypracowało inaczej. No to cholera to zróbmy to z głową, a nie odejmujmy pięciu od Lawetiego. Ludzie. No dobra, high medium, jeśli chodzi. Tutaj zmiana, bo miał high low. Eee, co do jeszcze niego? Overall oczywiście jeden w dół poleciał, dribbling też poleciał, strzał i tak dalej, podania to już bez zmian. 4-4, hmm, dobra tutaj bez zmian. Santi Cazorla, to już jest kolejna zakładka, ja sobie tylko tutaj zmienię. Santi Cazorla, natomiast z numerem 40, plus jeden overall i raczej bez e, większych zmian, tutaj słabsza noga 5 gwiazdek, skill move 4, jak dla mnie zasłużone, jak najbardziej, medium, medium, i dobra, jedźmy dalej. Numer 39. was. Jeśli chodzi o Nawasa, tutaj też strasznych, strasznych dużych zmian nie ma. Trochę z pejsa mu odjęli. jak widzicie odejmują tego pejsa i wydaje mi się, że chcą zrobić grę wolniejszą, ale jest jedno ale o czym zobaczycie na chwilę, za chwilę. Dribbling został bez zmian, strzały odjęte o dwa, defensywa mnie tu nie interesuje zbytnio. I co jeszcze? Podania też mu zjechali w dół, także no troszkę spogorszyli Jezusa Nawasa po tym transferze. Kolejna to pierwszy bramkarz dzisiaj, który się pojawia. Petry Czech z numerem 38. Tutaj bez większych zmian, plus jeden overall. Oprócz tego, no naprawdę nic tu, wiele nie można powiedzieć. Także nie ma drastycznych jakichś zmian, jeśli chodzi o kartę, no ale podnieśli mu tą jedną. Overall do góry. Kolejny zawodnik to Chabi Alonso, który dla mnie zasłużenie ma minus 2 overala. Większość czasu kontuzja ostatnio. Mm, także no zanim wróci do formy, pewno trochę minie, na pewno teraz już jest troszkę słabszy. Wiek też już wiadomo robi swoje. Odjęli mu 3 speeda, <laughs> przez co Alonso ma 55. Wydzę, że był wolny, to jest jeszcze wolniejszy w ogóle. Medium High, jeśli chodzi o to foot. 4 zasłużone, 2 gwiazdki też bym się zgodził, bo czawi nie używa w ogóle trików, nie widziałem u niego. Także tutaj naprawdę, no może być według mnie. Kolejny Ashley e, Cole odjęli mu minus 4, jeśli chodzi o Pace'a. No spokojnie, no w sumie wiek robi swoje, już 33 lata bodajże, maczy 32, więc okej, okay, dobra, zgodzę się. Jak najbardziej. E, oprócz tego, jak tak patrzę, co mu podejmowali jeszcze to już nic, nic wiele nie ma takiego strasznego. E, high medium zostaje. No i przechodzimy chyba do największej rozkminy, najbardziej kontrowersyjna karta, za co dostanę masę hejtu. Ale cóż, muszę to powiedzieć, jakby nie było, chcę być szczery, chcę wyrazić swoje zdanie, każdy ma prawo. Więc. E, jedziemy. Robert Lewandowski z numerem 35. Robert Lewandowski to karta, która dostała najwięcej overalla w górę, bo aż 3 plus 3 overall plus. Szybkość została ta sama: 82. I teraz, jeśli chodzi o szybkość Lewandowskiego, to mam tutaj coś takiego. Słuchajcie, Lewandowski jest szybszy od Suareza, Tevez'a, od Maty i od Lama. Takich sobie wyłapałem, których. Za cholerę bym nie powiedział, że on jest od nich szybszy. Jedziemy dalej. Lewandowski ma tyle samo gwiazdek sztuczek, czyli cztery. Co? Uwaga. Di Maria, Van i Iniesta to są tylko przykłady. Ludzie, czy widzieliście, żeby kiedyś Lewandowski używał tak jak Di Maria? Czy was popierdzieliło w tym i ja już naprawdę? Robert Lewandowski, cztery gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi co robi z niego zawodnika naprawdę świetnego. Do tego, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, już tutaj zobaczymy dalej, dodali mu trzy strzały, dodali mu trzy defa i najbardziej mnie boli to 4 na cztery. Ludzie! Jak on może mieć 4? Nie rozumiem tego po prostu. Nie mówię tego dlatego, że jestem kibicem w Realu Madryt. Popatrzcie na to obiektywnie. Jakim napastnikiem stanie się teraz w FIFA 14 Robert Lewandowski? On będzie jednym z najlepszych środkowych napastników... Z takimi gwiazdkami, z takim pace'em, nie rozumiem to, jak dla mnie powinien mieć 3-3, to jest moje zdanie, wyraźcie swoje w komentarzach pod spodem, a my przechodzimy dalej do numeru e, 34, Angel Di Maria, jeśli chodzi o Di Maria, pierwsza zmiana, to co zauważyłem, to high-high, czyli już nie ma high-medium, tylko jest high-high, <grym> no się ma. E, Skill move 4, słabsza noga 2, zasłużone, bo Di Maria nie posiada totalnie tej nogi, on ma chyba ją tylko, żeby się nie przewrócić. 86 dribbling, więc zlecieli o jedno w dół. Strzały też mu poleciały w dół o jedno. Oprócz tego raczej bez dużych zmian, nogówkę mu zjechali o 2 w dół, ale to jest chyba logiczne, on dużo nie strzela z głowy. Także Luis Suarez, który ma tyle samo właśnie gwiazdek sztuczek, co Robert Lewandowski, jest od niego wolniejszy. Naprawdę, nie będę może już z tego Lewandowskiego ruszał, zostawię go w spokoju. E, jeśli chodzi o, o Suareza, to tutaj dużych zmian nie zauważyłem. Także, naprawdę, ta karta raczej dużo się nie będzie różnić. Z Drybnik mu troszkę odjęli jeden, ale to są takie kosmetyczne zmiany, według mnie. Dobra, Manuel Neuer, Manuel Neuer e, który naprawdę zdziwiło mnie to po fantastycznym, według mnie, sezonie Noyera w tamtym roku, kiedy zdobyli praktycznie no, wszystko, co mogli zdobyć. Co się liczyło takiego ważniejszego? Panowie z EA postanowili, że zrobimy tak. Odejmiemy Nojerowi 1 overall. Odejmiemy mu diving aż o 5. Odejmiemy mu refleks o 2. Odejmiemy mu Speed'a jeszcze o 7. Ludzie, nie wiem, może wypowiecie się ci, którzy gracie na bramce, jak ważny jest dla bramkarza Speed. Czy robi. Duże to, dużą różnicę, czy nie, czy przy wychodzeniu, i przy refleksji, i tak dalej, odjęli mu o 7 spida za taki sezon. Wszystko mu tam jakoś zjechali w dół. No nie rozumiem tego. Cztery gwiazdki słabszej nogi, jakby ktoś nie wiedział, no ale to jest tak samo. No i jedziemy dalej. Cesk Fabregas, karta numer 31. Cesk Fabregas, natomiast tutaj mm, zobaczmy, czy ja tutaj coś mam. Tak, overall odjęty o 1. No trochę średni sezon ostatnio w wykonaniu właśnie Fabregasa. 69 Pejsa mu troszkę odjęli, 3-3 high, high medium dalej, więc bez, bez jakichś tam dużych zmian. Przejdźmy dalej, bo dalej będzie znowu kontrowersyjnie i będzie się działo coraz ciekawiej. Im bliżej góry, tym ciekawiej. Sergio Ramos. Overall spadł mu o, o jeden. I z tą kartą się też nie zgodzę. Jak dla mnie. Sergio Ramos za cholerę nie jest słabszy od Piqué, jeśli chodzi o overall powinien zostać na 87, high medium, ok, zgodzę się. Jeśli chodzi o główki, dlaczego mu do cholery odjęli główki? Przecież on tyle Bramek strzelał z głowy, czy to jest masakra 88-86, dobra, o dwa spoko, niech będzie 3-3 słabsza noga, 3 gwiazdki sztuczek. Czasami widziałem jakąś sztuczkę w wykonaniu Ramosa, tak pomimo, że jest obrońcą. Ale ja bym tutaj zostawił overall 87. Przejdźmy do kolejnej karty, właśnie do piqué. I zobaczcie sobie teraz na kartę Ramosa i na kartę piqué. Popatrzmy sobie na te dwie karty. Szybkość ma Ramos lepszą, mamy 1-0, pamiętajcie. Przejdźmy potem, drybnik ma Ramos lepszy. Shot, czyli strzały ma też lepszy. W defensywie jest lepszy piqué. Podania ma lepszy piqué. I głowy ma lepszy Ramos, 4-2. Dlaczego oni mają po 86 overall obaj Nie mam pytań Albo Pikadajmy 85 Ramosowi zostawmy 86, albo no nie wiem Nie rozumiem tego po prostu Dobra, karta kolejna, którą się zajmiemy yy, To Mario Gomez 80 28 u mnie na liście Jeśli chodzi o Gomeza sobie to wezmę, bo już nie widzę tutaj na dole, tak? Patrząc na kartę Gomez'a to jest tak, odjęli mu o jeden overall, to mogli się zauważyć, odjęli mu o 3 spida po przejściu do Fiorentiny i aż minus 5 podaj. No w sumie dla napastnika to może nie jest bardzo istotne, ale tak się stało. Z tym nie wiem czy się zgadzać czy nie, Gomez'owi się nie przyglądałem ostatnio, także no tu się nie będę wypowiadał. Carlos Tevez, który no, już też najmłodszy nie jest, no niby te 29 czy 30 lat, przejście do... Mm, do Juventusu. No i zobaczmy, zobaczmy na Carlosa Teweza. Minus 2 spida, aż minus 8 defensywy mu odjęli. W sumie to jest napastnik. No dobra. High high ma dalej. Także defensywa może aż takiej dużej roli tutaj nie będzie odgrywać. Kompany z numerem 26. Overall plus 1. I oprócz tego raczej kosmetyczne zmiany. Naprawdę 1 szybkości odjęli. Hmm. To jest też dziwne, że dodają overall a odejmują inne rzeczy, nie? To jest naprawdę śmieszne. Kielini. Kielini z kolejnym 25 numerem. I tutaj mamy trochę kontrowersji dla fanów Juventusu, fanów Kieliniego i ogólnie. Odjęli mu o 3 speeda. Odjęli mu dribbling. Pamiętacie, że dostał plus 2 overall. I. Eee, zobaczmy też dalej, co on tu ma. Plus 5, eee, plus 5 dodali mu. Zaraz zobaczymy, szybkość mu odjali. Nie, to mam tutaj źle napisane. Plus 5 po co? Nie wiem, coś sobie źle musiałem zapisać. Dobra, medium eee, high. Także tutaj bez większej różnicy. Eee, strzały mi dodali. Odjęli, przepraszam, strzały odjęli. Podania plus 2. No nie wiem, no tutaj raczej takich też kontrowersji nie ma, jeśli chodzi o Kieliniego. Ale dobra, zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej na jajaturę. Jajaturę z numerem 24 odjęli mu. Odjęli mu właśnie praktycznie nic mu nie odjęli. To jest też mój błąd, bo tutaj miałem numerki pomieszane, dlatego się pomieszałem teraz. ja, słabsza noga 4, skill move, 3. Coś widziałem, że nieraz ktoś właśnie jaja tutaj fajnie pokręcił. Także dobra, tutaj nie mam większych zastrzeżeń, jeśli chodzi o podania. Główki, widzicie praktycznie to samo: praktycznie ta sama karta, więc tutaj bez większych zmian. Pirlo, jeśli chodzi o Pirlo, to tutaj niektórzy naprawdę się oburzyli. I czytałem to już w komentarzach. Słabsza noga 4, 3 gwiazdki sztuczek zmalały na 2. Także odjęli mu gwiazdkę sztuczek. Jeśli chodzi o prędkość, odjęli mu 3. Odjęli mu także dribbling o 4, czyli to pewnie spowodowane jest utratą tej gwiazdki. Odjęli mu aż o 4 obronę. No i ta gwiazdka sztuczek wspomniana. Także trochę dziwne, że tak zjechali pirlo, ale to może ze względu na wiek. Także no. Innego rozwiązania nie widzę. Iker Casillas jak dla mnie zasłużenie dostał minus 3 overalla w dół. E, poleciało mu praktycznie ze wszystkiego. Także tutaj też zasłużone słaby sezon po tej kontuzji, jednak nie miał okazji na grę. Przysiedział większość czasu na ławce, więc spoko, rozumiem. Iker jak najbardziej dla mnie, zgodzę się z tym. Tutaj mamy następne kontrowersje. Gigi Buffon. Tak jest. E, Odjęli mu o jedną, jedną poziom overalla i teraz słuchajcie tego. Yy, minus 6 refleks, minus 5 łapanie i uwaga, minus 15 spida. Jak? Dlaczego odejmują tego spida, tak? I dlaczego lecą aż tak po bramkarzach? Nie rozumiem. Nie, nie rozumiem naprawdę. Odjęli mu tego 15 spida, To jest to jest w ch cholerę. To jest jedna bustowana karta i jeszcze trochę. Ludzie. Nie wiem jakie to ma znaczenie u bramkarza. Zapytam się Mancha jeszcze, bo, bo wiem, że on to ogarnia lepiej. Także pogadam z nim na ten temat i, i wam to napiszę gdzieś. Także naprawdę dzieje się coś dziwnego, jeśli chodzi o tego spida. No ale wiecie, albo odejmujemy wszystkim po troszkę i robimy tą grę wolniejszą a nie dopieprzamy kurde innym zawodnikom, a in... to tak jest dziwne, no ja tego nie rozumiem. Kolejna to Edison Cavani, który dostał, uwaga, minus 10 defa, ma high-high dalej, więc tu jest spoko. Także jeśli chodzi o Cavaniego, jeden overall w górę, nic raczej innego się tutaj nie poprawiło, ani nie pogorszyło. Pogorszył się też pace, Troszkę strzały mu podnieśli. To są takie kosmetyczne: 1, minus 2, minus to jeszcze spoko rozumiem. Można się bawić. Juan Mata. Juan Mata minus 5 speeda dostał. To jak na pomocnika to jest naprawdę jak dla mnie dużo. Minus 5 speed. Dribbling bez zmian. O jeden overall do góry. Także tutaj Juan Mata jest wolniejszy od Lewandowskiego. To ja tego nie mogę pojąć dalej. To jest po prostu dla mnie mózg roz. No ale dobra, mniejsza z tym. Skill move 4, słabsza noga 3. Mesut Özil z numerem 18. Nie zauważyłem tutaj raczej nic, bez żadnych zmian. Troszkę pace'a, tam minus 1 odjęli. Dalej ma 4,2 jeśli chodzi o gwiazdki. Medium low, więc jedziemy dalej. Gareth Bale, tutaj są dosyć ciekawe zmiany, bo Bale już nie jest na LM tylko na CF. Jak dla mnie to jest największa zmiana. Słabsza noga miał 4, teraz odjęli mu jedną w dół. Moim zdaniem bardzo słusznie ma 3. Mm, skill move 4, tutaj też 4. Także Gareth Bale z numerem 17. Dodali mu 5 strzał. 5 strzał? Tak, 5 strzał to jest, to jest sporo. <grych> Także będzie się działo, coś czuję, że Bale będzie w cholerę drogi. Eee, Thiago Silva. Diago Silva z numerem 16, tutaj nie zauważyłem dużych zmian, jak tak popatrzycie pace mu odjęli troszkę, e, Darry, dalej ma medium, medium high, więc jak dla mnie będzie dalej jednym z lepszych obrońców, podania mu zjechali, e, zjechali mu o 5, no oprócz tego raczej, raczej takich strasznych różnicy nie ma. E, Nemanja widzić z numerem 15, minus 2 overall i minus 6 speed. Nie śledzę gry, widzicie, ale no nie wiem czy ten speed aż tak mu poleciał. Nie wiem, nie wiem, musicie się wypowiedzieć na ten temat. Bo tutaj nie chcę, nie chcę wypowiadać po prostu o zawodnikach, których nie obserwuję tak dobrze i których tak nie znam. Do tego mówię więcej o Lidze Hiszpańskiej i tak dalej, bo jestem tam bardziej na bieżąco niż tutaj. No i o Realu Madryt oczywiście. A widzicie, musicie mi napisać w komentarzach. To kolejna kontrowersja, moim zdaniem. Filip Lam z numerem 14, któremu odjęli minus 3 spida. Stał się wolniejszy od Lewandowskiego, co już mówiłem. Dalej ma 3-3, high, medium. Eee, także no... Trochę mu to po statystykach w dół. Nie wiem czym to jest spowodowane. Moim zdaniem dobry sezon w wykonaniu Lama. I, I ogólnie Bayern, no także to mnie zdziwiło, no ale... Może się mylę, także poprawiajcie mnie, to jest tylko wszystko moje zdanie, możecie pisać co chcecie. Mm, tutaj numer 13. Wayne Rooney, minus 3 speed. Oprócz tego raczej dużych zmian tutaj nie zrobili. Yy, słabsza noga 4, skill move 3. Jeśli chodzi o strzały, no 1 w dół. Defensywę mu też zmniejszy, zmniejszyli. Główki też poleciały w dół. Ogólnie overall aż o 2 w dół. Dla mnie to jest słoro. Czy runej zasługuje na 87? No nie wiem, ja bym mu dał 88. To jest takie moje zdanie. Dobra, jedźmy dalej. Dawid Silva, bo już niedługo do pierwszej dziesiątki dobijamy. Dawid Silva, numer 12. Tutaj praktycznie karta ta sama. Tutaj większych zmian nie zauważyłem. Także Dawid Silva, jak dla mnie, ok. Kun Aguero. overall o 1 w górę. Oprócz tego zmniejszyli mu o jeden dribbling. 4-4, jeśli chodzi o gwiazdki. High, low, dalej. Więc e, tutaj naprawdę. Nie ma co się rozwodzić, bo, bo, bo nic tutaj takiego się nie wydarzyło. Ostatnia dziesiątka, przechodzimy, i tu będą jaja. Zobaczycie jedną rzecz, która wam po prostu zniszczy mózg, po prostu tak, tak samo jak i mi. Bastian Schweinsteiger, numer dziesiąty na liście, plus jeden do over, podnieśli mu, mu spida o jeden i tak jest wolny. No ale cóż, strzały mu zmniejszyli o jeden, to takie kosmetyczne bardziej zmiany. Nie zauważyłem tutaj nic takiego, nic takiego znaczącego. Dobra, jedźmy dalej. jedźmy dalej. Arjen Robin. Tak jest, z numerem 9. Tutaj też bardzo podobnie jak u Sweinstegera. Dużo się nie zmieniło. Tutaj dalej RM, RM oczywiście. Słabsza noga 2, gwiazdki stuczek 4, co jest dla mnie normalne. Także tutaj high low, dalej bez zmian. Zlatan Ibrahimowicz z numerem 8. Tu też nie mam nic zapisane, także z latan jak widzicie niezbyt się zmieniło. jeden overall w górę, słabsza noga i gwiazdki dalej się zgadzają, medium low to samo 77, 76 od jeśli chodzi, dodali mu dribbling plus 1, strzały plus 1, defensywy plus 2 no i główkę plus 1, także z latem, jak dla mnie OK. Czawik, który dostał overall minus 1, może ze względu już na wiek, już ma 34-33 lata około. Także tutaj też, jak dla mnie, prawidłowy ten, ten zabieg. No i tutaj bez, bez większych zmian, także nie ma, co, nie ma co porównywać. I teraz przechodzimy do największych jaj w tej Fifie. Wszyscy się zajmowali tym, że Robin Van Persie dostał minus 2 speeda i dlaczego jest wolniejszy. Dobra, możecie się oburzać, ale posłuchajcie tego. I popatrzcie na to. Zobaczcie na wzrost Robina Van Persiego. 6 i 0 incha. 6 i 2 incha. Co nam daje po przeliczeniu? Uwaga. Minus 6 cm w dół. Ja pierdziele, czy Van Persie zmalał o 6 cm w ciągu roku? Czy was popieprzyło? <grym> to jest dla mnie parodia. To jest dla mnie, ej, to jest dla mnie naprawdę parodia. Jeśli te statystyki z Footheada są nieprawdziwe, albo, z, albo te są jeszcze niegotowe. To po pierwsze dlaczego je podajecie jako oficjalne, a po drugie. No jakim cudem pan pierwszy zmalał 6 cm. Ja tego nie rozumiem. Nie, nie pojmuję tego. Albo były złe podane i teraz naprawili, albo. Nie wiem. Fajki zaczął palić. To są jaja. Dobra, to największa kontrowersja chyba dzisiaj. Numer 5 i nie jest ta... Tutaj mamy bez zmian praktycznie. Zjechali mu jeden overall. Chociaż dla mnie niesłusznie. No dobra, niech będzie 89, niech te Messi z Ronaldo i się wyróżniają. No dobra, może być. Ale jak dla mnie, troszkę podania podania są ok. Strzały, dribbling jest dobrze. Słabsza noga z High, medium jest dobrze, jeśli chodzi o Iniesta. E, Falcao z numerem czwartym plus jeden over, ale już ma teraz 90. Odjęli mu. E, Jedną gwiazdkę z poprzej nogi, więc ma 4-4. Tak samo jak Robercik Lewandowski. Czy słusznie, czy nie? Piszcie, wy dodali mu podania. Dwa strzały mu poprawili. Pejsa o je o jeden. jeden dribbling za to dostał. Jeden defa. No i dwie główki minus. Szkoda. Frank Ribery. Ostatnio, który wygrał nagrodę właśnie dla lepszego piłka z Europy. Nie mylić z nagrodą złotej piłki z numerem trzecim na liście, tutaj praktycznie też bez zmian odjęli mu dwa pace'a. Dribling to samo, strzały ma słabszą jeden, no aż tak strasznie mu nie poleciali z tym wszystkim. Przechodzimy do ostatnich dwóch, oczywiście Cristiano Ronaldo 92 Overall. Dodali mu jeden splita, podania plus jeden, głowa plus jeden. I to, co mnie dziwi, to, że Ronaldo ma cztery gwiazdki słabszej nogi. Dlaczego mnie to dziwi? Po prostu, jak dla mnie, Ronaldo zasługuje na pięć. Ronaldo to jest dla mnie 5 gwiazdek słabszej nogi. Eee, jeśli ktoś nie wie dlaczego tak sądzę, zapraszam. Link pod spodem w opisie będzie do filmiku, który sobie zobaczycie. Tam jest trochę z Manchesteru, trochę z Realu. Wiem, Manchester był dawno, dlatego są tam też bramki aktualne z Realu Madryt z końcówki tamtego sezonu. Z pola karnego, lewą nogą, dobre, mocne strzały. Więc no to chyba zasługuje na 5 gwiazdek słabszej nogi. Według mnie, wy ocencie sami. No i ostatnia karta to Leo Messi. Oczywiście 94 94. 94 odjęli mu Speed 1, 4 gwiazdki, sztuczek, jak dla mnie tutaj bym się nie zgodził. E, poprawiłbym mu kontrolę piłki. Oczywiście Messi ma świetną kontrolę piłki, lepszą od Ronaldo. Nie hejtujcie za to, tylko posłuchajcie, ale jak dla mnie e, skill move to 3. Nie, Messi nie używa trików zaawansowanych, także do, dlaczego ma 4 gwiazdki? nie wiem, jak dla mnie to jest 3-3, ale dobra, niech będzie to 4, spoko. Chcieli zrobić z niego dobrego, także no, naprawdę, może zasługuje jednak. Oceńcie sami, ja wyraziłem swoje zdanie. No i główki minus 3. Także to było na tyle w tym odcinku. Takim jednorazowym oczywiście, podsumowałem to wszystko. A wy napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Pół godziny mi to zajęło, mam nadzieję, że to było warto. Eee, no i co, zapraszam do kolejnego... Odcinka z Ultimate'ów. Czekamy na FIFA 14. Zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. Ciekawego piszcie pod spodem, bo to jest gorący temat. I pamiętajcie: Robin Wampersy minus 6 cm, Karim Benzema plus 5 cm, no i Robert Lewandowski. No comment. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. i pion